coraz bliżej święta, jak to w takiej jednej piosence bez przerwy śpiewają. Mniejsza z tym. Mamy już 21 komiks w ramach kalendarza, komiksowego kalendarza adwentowego. I tutaj się wkradł mały błąd, jeśli chodzi o podpisanie twórców, na co mi też zwrócił twórca kalendarza wcześniej, ponieważ komiks pod tytułem Pierwszy Kontakt jest tutaj podpisany jako autorstwa Macieja Jasińskiego i Marcina Medzińskiego. Tutaj prawidłowym scenarzystą nie jest Maciej, tylko Daniel Gizicki, który już chyba wcześniej był przy okazji innego komiksu w ramach kalendarza. Tym chyba właśnie o wzorów, szukanie wzoru ojcostwa w Torgalu i tak dalej. Więc tutaj tak na wszelki wypadek dopowiadam, że gdybyście nie wiedzieli, to właśnie tutaj się taki mały błąd wkradł, no ale cóż, no zdarza się, nic się złego nie stało. Zresztą Daniel jest tutaj też podpisany na planszy tego komiksu. No właśnie, komiksu od narysowanego przez osobę, której wcześniej chyba w kalendarzu właśnie nie było, bo spróbowałem sprawdzić i nie znalazłem. Ale mamy tutaj do czynienia z kimś, kto właśnie sobie tutaj niezależnie i zinowo tworzy. I pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, patrząc właśnie na te rysunki, jest to taka bardzo luźna kreska, taka szkicowa momentami. Widać na przykład wypełnienie niektórych, może nie wszędzie ten tusz jest zawsze taki szkicowy, ale w większości przypadków tak. Na przykład, to zaraz pokażę, na przykład na krawacie jest takie szkicowe, czy na fryzurze, czy jakichś tam zdjęciach i tak dalej. I bardzo ta kreska mi się kojarzy trochę z takimi trochę bardziej retro komiksami w kierunku przełomu lat 80-tych, 90-tych, może trochę bardziej końcówka 80-tych najpóźniej. I jakoś mi tutaj to bardzo odpowiada. No i pierwszy kontakt, jak zapewne się domyślacie, tak, to jest historia o jakichś kosmicznych, pozaziemskich bytach, istotach. No tutaj jakby fabuła polega na tym, że właśnie zostało zaobserwowany jakiś zaobserwowany pojazd właśnie kosmiczny obcej cywilizacji i zostaje wysłana ekipa ludzi, która miałaby nawiązać kontakt pokojowy. No, dzieją się tam rzeczy po drodze i jakby puentą całego komiksu to jest komentarz tutaj filologa, chciałem powiedzieć, filozofa i socjologa, który, no cóż, może jego komentarz odnośnie tej całej sytuacji nie jest jakoś, wydaje mi się, odkrywczy w tym sensie, że przewija się taka narracja dosyć często, wydaje mi się, jeśli mówimy o kontaktach międzycywilizacyjnych i szczególnie z naszą cywilizacją, ale mimo tego myślę, że jest to dosyć trafne spostrzeżenie. A teraz tylko króciutko i szybciutko fragment właśnie komiksu, który chciałem pokazać. I tutaj jest ten życzony krawat, o którym wspominałem wcześniej. I to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o ten komiks. Może jeszcze tylko dodam, że bardzo mi się podoba jakby finałowy kadr w tym komiksie, który jest jakby na całą szerokość, jakby wychodzi troszeczkę na pierwszy plan i tak oko już go widzi na tej planszy i się nie może doczekać, aż dojdzie właśnie do tego momentu, żeby dojść do tego końca i tej puenty. Uff, wow, coraz bliżej końca, coraz bliżej świetnie.